Witam Państwa w dzisiejszym wydaniu magazynu Sportowa Arena. Za nami kilka ciekawych wydarzeń sportowych w miniony weekend. Zaczynamy od pierwszego. Trzeciej porażki z rzędu doznali koszykarze AZS-u Koszalin. Tym razem lepsza od naszej ekipy okazała się Stal Ostrów Wielkopolski. Akademicy przegrali przed własną publicznością 74-79. Po wyjazdowych porażkach z Anwilem Włocławek i Stelmetem Zielona Góra akademicy zmierzyli się z równie wymagającym rywalem. Stal przyjechała do Koszalina po 9 zwycięstwach z rzędu. Starcie od początku miało wyrównany przebieg. Po pierwszej kwarcie goście prowadzili 24-23. W drugiej odsłonie ponownie minimalnie lepsi okazali się koszykarze z Ostrowa. Trzecia partia nie przyniosła rozstrzygnięcia. Kiedy na początku czwartej kwarty AZS osiągnął 5 punktów przewagi 63-58, wydawało się, że gospodarze mogą sprawić niespodziankę. Przez kolejne 4 minuty punkty zdobywali jednak tylko goście. Zanotowali serię 11-0 i wypracowali sobie przewagę. Do końca spotkania Stal kontrolowała przebieg gry i ostatecznie wygrała 79-74. Najskuteczniejsi w naszym zespole Curtis Milicz zdobył 18 punktów, 15 Remon Nelson. My chcieliśmy grać szybko, tak jak mówię, trener nas uczył przez cały tydzień i myślę, że w pierwszej połowie nam to fajnie wychodziło. W drugiej połowie troszeczkę przestało nam, mówię, wpadać. Za 3, za 2 mieliśmy problem ze skutecznością, co Ostrów szczególnie w czwartej kwarcie skrzętnie i skutecznie wykorzystał. Zagrali mądrze, ale myślę, że ten mecz mógł się podobać naszym kibicom i nasi kibice i kibice z Ostrowa stworzyli fajną atmosferę. Mówię, chciałem podziękować naszym kibicom za wsparcie, bo naprawdę w tym meczu była fajna atmosfera. Po tej porażce AZS ma w dorobku 34 punkty i zajmuje 14 miejsce. W następnej kolejce akademicy zmierzą się na wyjeździe z Rosą Radą. Od zwycięstwa do zwycięstwa kroczą piłkarze Gwardii Koszalin. Nasz trzecioligowiec wygrał trzecie spotkanie z rzędu w rundzie wiosennej. Dzięki dobrej postawie w ostatnich meczach zespół koszański awansował na fotel lidera. Po wygranych nad Elaną Toruń i Polonią Środa Wielkopolska, gwardziści zmierzyli się z mniej wymagającym rywalem. Wineta Wolin przegrała wszystkie wiosenne mecze i liczyła na przełamanie w Koszalinie. Mecz jednak ułożył się po myśli gospodarzy. Gwardia objęła prowadzenie w 19 minucie po trafieniu Przemysława Brzeziańskiego. 4 minuty później było 2-0 i ponownie gola strzelił Brzeziański. W 25 minucie goście mieli idealną okazję do zdobycia bramki kontaktowej, ale jej nie wykorzystali. Strzał Adama Nagórskiego z rzutu karnego obronił Adrian Hartlep. Kolejny gol padł w końcówce spotkania. Trafienie samobójcze zaliczył obrońca Gwardii Norbert Dondera. Do końca spotkania wynik już się nie zmienił i gospodarze wygrali 2-1. Dzisiaj zawodnicy zdecydowanie stanęli na wysokości zadania i to absolutnie nie mam do nich uwag. Podeszli do meczu naprawdę na 100% i to było widać, że chcą. No, rzeczywiście kontrowersja, szczególnie przy tej drugiej bramce, bo według mnie tam był faul i to tak ewidentny, że ten sędzia nie wiem, zagadką jest dla mnie, jak mógł tego nie widzieć, chyba nasz zawodnik, nie wiem, musiał odklepać, to wtedy może by gwiznął, ale ściągany gdzieś tam za szyję do ziemi. Swoją drogą, no tak, nie strzelamy rzutu karnego na stadionie lidera, nie strzelamy jakichś tam okazji, a dobrze też wiemy o tym, że Gwardia to mistrzowie grania z kontrataku, przygotowani fantastycznie do takiego grania, plus zawodnicy, którzy umieją wykorzystać swój potencjał szybkościowy i to faktycznie tak wyglądało i tak zakładaliśmy, że będzie. Jeśli stracimy pierwszą bramkę, to Gwardia stanie troszkę niżej i spróbuje grać z kontrataku, a tak jak wcześniej powiedziałem, robią to bardzo dobrze, więc no, wypunktowali nas dziś, a ja jeszcze raz tylko powiem, że moi zawodnicy naprawdę dzisiaj spisali się dobrze i chcieli ten mecz bardzo wygrać i powalczyli od pierwszej do ostatniej minuty. Widzieliśmy, że Wineta tutaj przyjedzie i na pewno będzie walczyła o zwycięstwo. To jest też taki fajny mecz dla zespołów, które nie mogą od jakiegoś czasu wygrać spotkania i zawsze mecz na boisku zespołu, który jest u góry tabeli, zawsze jest takim meczem na fajne na odbicie. Mieliśmy swój plan na ten mecz. Udało nam się strzelić dwie bramki do przerwy, choć mecz w pierwszej połowie był bardzo wyrównany. Fajnie, że dwukrotnie trafił do bramki Przemysław Brzeziański. Chodzi nam o to, żeby w końcu zaczął strzelać,
a napastnicy gdzieś tam, prawo serii gdzieś tam ma swoje znaczenie i wierzę w to, że jak już zaczął, to już tak pójdzie do końca. Natomiast po przerwie zrobiliśmy sobie sami niepotrzebnie horror, bo niepotrzebna ta sytuacja bramkowa, jeżeli chodzi o moim zdaniem brak komunikacji między Hartlebem a Donderą, bo piłka nie była na tyle niebezpieczna, żeby tam coś wybijać. I te 8 minut ostatnio, nawet więcej plus doliczone, było takie dla nas nieciekawe, ponieważ no, Wineta bardzo fajnie się czuła tam gdzieś na tym naszym przedpolu, 20, 25, 30 metr. Bardzo fajna gra z pierwszej piłki na prostopadłe piłki. I to było bardzo niebezpieczne. No, szkoda, że nie wykorzystaliśmy tych sytuacji przy 2-0. No, tutaj idealne kontry i sytuacje bramkowe Brzezińskiego i Januszkiewicza, który dzisiaj zadebiutował w pierwszym meczu w Gwardii. I byłby spokój, tak? A tak to do końca drżeliśmy o wynik, bo różnie to się mogło skończyć. Gwardia ma w dorobku 41 punktów i jest liderem trzeciej ligi. Kolejnym rywalem zespołu Koszańskiego będzie Pogoń 2 Szczecin. Leśnik Manowo nadal pozostaje bez zwycięstwa w rundzie wiosennej trzeciej ligi. W 20. kolejce zespół manowski uległ na własnym boisku Pogoni Lęborg 1-2. Drużyna manowska w tym sezonie głównie dostarcza punkty rywalom. Szansa na przełamanie była w starciu z Pogonią. Leśnik objął prowadzenie w 44. minucie po trafieniu Marcina Gozdala. Rywale odpowiedzieli w drugiej części. W 69. minucie wyrównał eks-gwardzista Michał Szałek. Minutę później trafił kolejny były zawodnik Gwardii Koszalin, Daniel Wulkiewicz. Ostatecznie Pogoń pokonała Leśnika 2-1. Myślę, że od dawna nie mogliśmy powiedzieć po meczu, że byliśmy drużyną lepszą. Ja śmiem twierdzić, że w przebiegu całego spotkania byliśmy lepsi. Pierwsza połowa zdecydowanie, myślę, że nawet pod nasze dyktando, udokumentowana bramką Marcina Gozdala. Było ponadto kilka innych sytuacji. Druga połowa schodzi Mateusz Myśliński, filar naszej obrony, gry defensywnej, no i troszeczkę ta gra siadła. 20 minut w drugiej połowie nas nie było, tracimy w tym czasie dwie bramki. Końcówka, gonimy wynik, nie udaje się. Kolejna porażka. Trudno. Leśnik z 6 punktami pozostaje na ostatniej pozycji. Zespół manowski w następnej serii zmierzy się na wyjeździe z Chemikiem Bydgoszcz. Piłkarze ręczni Gwardii Koszalin od kilku lat w drugiej lidze regularnie ogrywają Tytanów Wejherową. Bez względu na pozycję w tabeli, zespół koszański zawsze wygrywa z tym rywalem. Tak było i w 17. kolejce tego sezonu. Odkąd obie ekipy występują w drugiej lidze, koszalnianie mogą być pewni zwycięstwa w starciu z Tytanami. Gwardziści mają patent na rywala z Wejherowa. Tym razem goście z aglomeracji trójmiejskiej byli tylko tłem dla koszalnian. Gwardia wyjątkowo grając w hali Politechniki już po pierwszej połowie prowadziła 18-3. Druga część była tylko formalnością. Gospodarze wygrali spotkanie 30-12. Świetną formę strzelecką prezentuje Bartosz Tołoczko. Tym razem zaliczył 12 trafień. Od początku mieliśmy swoje założenia. Pokazaliśmy właśnie, poprawiliśmy wynik z poprzedniego tygodnia niestety. Wszystkie założenia były zrealizowane po pierwszej połowie. Bardzo dobry wynik, tylko 3 bramki stracone, obrona. No przede wszystkim obrona, no obroną się wygrywa. Druga połowa troszeczkę rozróżnienia. No ale jest bardzo dobry wynik i gratulujemy sobie chłopakom i kibicom, dziękujemy bardzo. Gwardia z 27 punktami jest trzecia. Wyżej są MKS Grudziądz i Orkan Ostróda. Przed naszą drużyną dwa wyjazdowe mecze w tym tygodniu. Zmierzą się z Wybrzeżem 2 Gdańsk i Kartuzją Kartuzy. Czas na rozmowę. Moim Państwa gościem jest dzisiaj trener piłkarzy ręcznych Gwardii Koszalin, Piotr Stasiuk. Witam. Witam serdecznie. Dzień dobry. Trzeba przyznać, że w ostatniej kolejce mierzyliście się z zespołem, no takim, który bardzo Wam leży. Tytani Wejherowo to taki zespół, który bardzo... Macie patent na tą drużynę tak naprawdę od początku, jak i ta ekipa, i Wy występujecie w drugiej lidze. A teraz nie tylko patent, ale praktycznie rozgromiliście rywala. To znaczy, no tak, wynik jest bardzo dobry, wysoki, zdecydowane zwycięstwo. No jeszcze Tytanom nie udało się urwać nam choćby punktu w historii naszych spotkań. No, my przystąpiliśmy skoncentrowani, wiedzieliśmy, że musimy się odbudować po ostatniej przegranej z Orkanem Ostróda. Także no myślę, że pozytywnie się zaprezentowaliśmy i ten poziom utrzymamy do końca sezonu. Trzeba powiedzieć, że po tym przegranym meczu z Orkanem Ostróda była taka chyba sportowa złość w waszej drużynie. No, tam było blisko wywalczenia zwycięstwa. To się nie udało, dlatego to się odbiło chyba na Tytanach. To znaczy w jakiś sposób na pewno. Byliśmy bardzo podrażnieni, każdy był
gdzieś zamyślony po tym meczu, myślami przez tydzień, który trenowaliśmy ostatni, też w głowach siedziała ta przegrana, ale myślę, że jesteśmy już na tyle doświadczonym zespołem, że powinniśmy właśnie w takich sytuacjach pokazywać, że jednak warto dla nas przychodzić i warto na nas stawiać. Była taka nutka zastanowienia przed tym, że będziecie grać w hali na Racławickiej? To znaczy, no nie mieliśmy wyboru. Hala nasza Gwardii zajęta była, a termin musiał być ustalony wcześniej ze względu na to, że jest dosyć napięty grafik spotkań, także no nie było wyjścia, ale my tam już mieliśmy kilka spotkań we wcześniejszych sezonach, więc nie było to wielkim problemem. No właśnie, tam bardzo blisko trybuny są boiska, taki dosyć specyficzny klimat, jeżeli chodzi o tę halę. No tak, na pewno jest inaczej, ale no, tak jak już wspomniałem, my już graliśmy wcześniej na tej hali, także nie powinno być zaskoczenia. No, dla kibiców oczywiście niewygodne to jest, no ale i tak dziękujemy za liczne stawienie się właśnie na takiej wąskiej hali. No, w przyszłości można pomyśleć, żeby ewentualnie rywali zaskakiwać właśnie taką halą. To znaczy nie, no tutaj raczej byśmy chcieli grać na swoich obiektach, na hali Gwardii. To jest sala, gdzie cały czas trenujemy, więc to obycie, opatrzenie, jak to się mówi, każdą klepkę znamy, więc raczej na hali Gwardii byśmy woleli rozgrywać te spotkania. Trzeba przyznać, że tak, początek sezonu, świetne wykonanie, jeżeli chodzi o strzelców Jakuba Radosza, teraz Bartosz Tołoczko no, tak wystrzelił na takiego czołowego strzelca drużyny. No, tak można powiedzieć, że zawsze jest życie po jakiejś tam stracie i tak dalej, także i Bartek, i tutaj pozostali zawodnicy pokazują się z dobrej strony. No oczywiście, no, akurat było tak, że mieliśmy w sumie grę podstawioną, ustawioną pod Kubę Radosza. No, Kuba odszedł do zespołu Ekstraklasy, musieliśmy zmienić to. Zmieniliśmy to na warunki takie, które nam najbardziej odpowiadają, czyli wykorzystanie zwinności i szybkości Bartka Tołoczki. I w 100% sobie daje radę. W pierwszą część sezonu też miał dobrą, może mniej skuteczną niż Kuby Radosza, ale teraz po odejściu właśnie tego zawodnika, no Bartek naprawdę bardzo pozytywnie wypada i przede wszystkim jest bardzo skuteczny. Już nieraz podkreślałeś w swoich wywiadach, że masz problemy z frekwencją na treningach ze względu na to, że zawodnicy wyjeżdżają do pracy poza granicę kraju. W tej chwili dwa mecze wyjazdowe w najbliższym tygodniu, jeden właśnie w środku tygodnia. Chyba nie jest łatwo zebrać skład na taki pojedynek. No jest ciężko, tym bardziej, że teraz gramy w środę już 29 marca. Właśnie zmieniliśmy o tyle, że możemy rozegrać to u nas w Koszalinie na hali Gwardii. O godzinie 19 to spotkanie będzie, ale i tak prawdopodobnie czterech zawodników podstawowych nie będzie, także jest to naprawdę duży problem. No ale musimy rozegrać to spotkanie ze względu, że związek narzucił termin. No i musimy podjąć rękawice i walczyć o kolejne dwa punkty. Dogonicie tych rywali, którzy wam uciekli? No będzie bardzo ciężko. Jeszcze liczyliśmy po cichu, że Ostróda przegra w sobotę w Gryfinie. No niestety dla nas wygrała, no ale to jest sport, tu jest rywalizacja, trzeba do końca walczyć, nie poddawać się. Każde miejsce jest możliwe jeszcze, no może poza pierwszym, ale to drugie jest jeszcze naprawdę w realnych rozmiarach brane pod uwagę. No i zobaczymy. No jest parę spotkań jeszcze do końca ligi, no musimy zacisnąć zęby i walczyć do samego końca. Poza tym Orkan jeszcze z Toruniem gra. No tak, no co prawda u siebie, ale no, to jest dla nich widocznie niewygodny rywal, skoro przegrali na wyjeździe. No ale my musimy patrzeć przede wszystkim na to, że też mamy bardzo ciężkie spotkanie w Gryfinie z SMS-em gdańskim, także no, też nie mamy łatwo. No ale tak jak już wcześniej mówiłem, musimy walczyć, zacisnąć zęby i pokazać, że walczymy o to miejsce gwarantowane chociaż barażami o pierwszą ligę. Miejmy nadzieję, że tak będzie, że nasz zespół do końca sezonu walczyć będzie o awans do tej pierwszej ligi. No, o ten upragniony i wymarzony awans naszej drużyny na wyższy szczebel rozgrywek. Moim Państwa gościem był dzisiaj trener Gwardii Koszalin Piotr Stasiuk. Dziękuję. Dziękuję. Dziękuję bardzo. W trzeciej wiosennej kolejce w piłkarskiej czwartej lidze doszło do starcia na szczycie tabeli. Wicelider Bałtyk Koszalin podejmował pierwszego w klasyfikacji Energetyka Gryfino. Starcie zakończyło się remisem 1-1. Spotkanie miało wielkie znaczenie w kontekście walki o awans. Energetyk miał 6 punktów przewagi i Bałtyk, by myśleć o wyprzedzeniu rywala, powinien wygrać bezpośrednie starcie. Pierwsi gola strzelili jednak goście. Zespół z Gryfina objął prowadzenie w 34 minucie po trafieniu z rzutu wolnego Adriana Krzywickiego. Od 40 minuty goście grali w dziesiątkę po tym, jak strzelec bramki został ukarany czerwoną kartką za faul na Filipie Tylczyńskim.
Gospodarze starali się odrobić stratę, jednak długo nie byli w stanie pokonać bramkarza gości. Udało się w 88 minucie. Do remisu doprowadził Wiktor Naworski. Starcie zakończyło się podziałem punktów. Emocji było dużo, aczkolwiek myślę, że niedosyt jest bardzo wielki, bo sytuacji stworzyliśmy sobie kilka bardzo dogodnych, szczególnie w drugiej połowie i myślę, że ta bramka dla nas, gdyby wcześniej padła, to było pełne prawo myśleć o tym, żeby walczyć do końca o wygraną. Także. No ale mecz taki, jakiego trzeba się spodziewać, dużo walki, mecz o najwyższą stawkę w tych rozgrywkach w tej chwili. Bałtyk ma 42 punkty i zajmuje drugie miejsce. Traci do lidera 6 punktów i ma do rozegrania zaległy mecz. W następnej kolejce zespół koszański zmierzy się na wyjeździe ze Spartą Węgorzyną. Trzy medale wywalczyli reprezentanci koszańskiego klubu Bałtyk podczas Mistrzostw Polski w taekwondo. Zawody odbyły się w Krakowie. W imprezie wzięło udział ponad 600 zawodników z trzech państw. Koszalin sukcesami reprezentowali Julia Stasiak w kadetach i w seniorach Andrzej Szewczyk i Sandra Brukstus. Reprezentanci z Koszalina i ze Szczecinka zaprezentowali się bardzo dobrze. Tak, zwłaszcza z Koszalina, bo po bardzo długiej przerwie mamy tytuł mistrza Polski w seniorów. W Krakowie odbyły się Międzynarodowe Mistrzostwa Polski w taekwondo, w którym udział wzięło ponad 600 zawodników z trzech państw, Austrii, Ukrainy, Polski, no i w tym ekipa z Koszalina. No i bardzo dobrze w kategorii kadetów zaprezentowała się Julia Stasiuk, zdobywając złoty medal. Rok wcześniej miała brązowy medal w Ogólnopolskiej Olimpiadzie Młodzieży. W kategorii seniorów Andrzej Szewczyk zdobył tytuł mistrza Polski w wadze 60 kg. Jest to jego powrót po paroletniej przerwie. Był bardzo utytułowany kiedyś zawodnikiem, powrócił. Bardzo dobry z celu. Trzeba podkreślić, że w zeszłym roku w październiku zdobył również Puchar Polski. I w kategorii 57 kg seniorów brązowy medal zdobyła Sandra Brukstus. Jeżeli chodzi o trenera, zadowolony z takiej postawy, czy może mogło być lepiej? To znaczy, z postawy zawodników jestem bardzo zadowolony. No, mogło być lepiej, bo w ostatniej chwili odpadło paru zawodników z 9, pojechało 6, także 3 zawodników. Różne tam kontuzja, choroba. Mieliśmy wyjechać większą ekipą, mniejszą, ale na pewno jesteśmy bardzo zadowoleni. Ze swoich występów zadowoleni byli nasi zawodnicy. Jestem troszeczkę zawiedziona, bo myślałam, że zajdę troszeczkę dalej. 3 walki wygrane, chciałam się dostać do finału, no niestety się nie udało. Poległam w swojej przeciwniczce, też również z Krakowa. I musiałam walczyć o brązowy medal. No właśnie, to pewnie niedosyt, ale tak naprawdę na czym musiała się skoncentrować ewentualnie w przyszłości, żeby to poprawić? Kondycja, przede wszystkim kondycja, bo chcę się walczyć dalej, chcę się iść do przodu, no ale siły odbierają tlen, przestaje człowiek pracować i mi się wydaje, że kondycja tutaj troszeczkę zawiodła, a liczyłam na dużo więcej. Ale mimo wszystko medal to chyba dobra osiągnięcie. Tak jest. Na Mistrzostwa Polski to jednak jest czym się pochwalić póki co. Ogólnie jestem bardzo zadowolony ze swojego medalu, którego zdobyłem teraz, bo też miałem kilkuletnią przerwę w sporcie, nie trenowałem. Teraz bardzo jestem zadowolony z tego zawodu. Ciężki był wejście do finału, bo już takiego rywali miałem już dobrych tam z kadry Polski. Obawiałem się najbardziej wejścia do tego finału, ale jednak się udało. Finał walczyłem z zawodnikiem, z którym ostatnio się spotkałem na Pucharze Polski w Opolu. I kolega, znaczy rywal mówi, że będzie rewanż, bo ostatnio ja wygrałem, teraz no niestety nie udało mu się tego zdobyć medalu, medal wygrałem ja. No właśnie, trzeba powiedzieć, że po takim okresie chyba nie jest łatwo się zmobilizować, żeby wrócić do rywalizacji na najwyższym poziomie. No nie bardzo, tak, tylko że człowiekowi brakuje tego w sporcie. Ja miałem kilkuletnią przerwę, ale stwierdziłem takie siedzenie, czy tam w domu praca, to ale brakowało mi bardzo dużo sportu i stwierdziłem, że wracam na matę i są z tego efekty. Również najmłodsi zawodnicy koszańskiego klubu mają za sobą zawody. Rywalizowali w Niemczech. Od dłuższego czasu nie uczestniczyliśmy w zawodach międzynarodowych. W tym roku pojechaliśmy na Puchar Taekwondo do Greifswald w Niemczech. Dzieci od 6 lat bardzo dobrze się zaprezentowali, zdobyły 3 złote medale, 8 srebrnych i 4 brązowe. Także też bardzo fajny wynik. Podopieczni Krzysztofa Pajewskiego rozpoczęli przygotowania do kolejnych dużych zawodów. Sokół Cardino śrubuje rekord w rozgrywkach piłkarskiej klasy okręgowej. Lider zmagań odniósł 17 zwycięstwo z rzędu. Tym razem pokonał drugą w tabeli Koronę Człopa 3-1. Starcie na szczycie ligowej klasyfikacji dostarczyło sporych emocji. Po pierwszej połowie Korona Stroje Białe prowadziła 1-0 po golu Andrzeja Mleczki.
Ponadto sędzia ukarał czerwoną kartką Tomasza Ostrowskiego i Soku w drugiej części grał osłabiony. Nie zraziło to gospodarzy, miejscowa drużyna wyrównała w 58 minucie. Na listę strzelców wpisał się niezawodny w tym sezonie Adrian Rutkowski. Kolejne ataki drużyny z Karlina przyniosły następne gole. Trafienia Radosława Wziętka i samobójcze dały wygrano Sokołowi 3-1. Panie trenerze, mimo tego, że mieliście podgórkę po pierwszej połowie 0-1, gracie w 10, a w drugiej połowie zespół zdecydowanie pokazał charakter i wygrał mecz. No właśnie, dlatego trzeba cenić, bo ja zawsze stawiam na zawodników, którzy walczą, którzy nie poddają się, i dzisiaj była taka sytuacja. Rzeczywiście pierwsza połowa była wyrównana, my mieliśmy kilka sytuacji, nie strzeliliśmy, oni w końcówce na 1-0. W przerwie zawodnik dostaje czerwoną kartkę i wydaje się, że bardzo trudno będzie. A jednak mimo wszystko po rozmowie w szatni, po takiej ojcowskiej rozmowie, że to jeszcze nie wszystko stracone. Zespół po przerwie rzeczywiście zagrał nieźle, strzelił 3 bramki, mogliśmy jeszcze strzelić ze 2. I dlatego no, duże słowa uznania dla chłopców, że w trudnym meczu, bo jednak ta presja na nas ciąży, tych wszystkich wygranych pod rząd spotkań, pomimo tego, że uważam, że jedną nogą jesteśmy w czwartej lidze, no, ale każdy chce z nami wygrać i to się ciężko gra. Było w dzisiejszym to meczu widoczne. Zespół naprawdę zagrał bardzo dobrze w drugiej połowie, 3 bramki, cieszy mnie to. Adrian Rutkowski nadal w wyśmienitej formie, on z bramką to na 1-1 dał sygnał drużynie do walki. No rzeczywiście, ta bramka w jakiś sposób poderwała chłopców, bo to była naprawdę piękna bramka, pięknie uderzona po samotnej takiej rajdzie. I wtedy jeszcze mocniej przycisnęliśmy te bramki, już następne były konsekwencje chyba tego jednak, że chyba to nasze przygotowanie było widoczne jednak w drugiej połowie. No, tylko się cieszyć, mamy teraz derby, następne spotkanie, 2 w sumie chyba najtrudniejsze spotkania, choć każdy wyjazd, powiedzmy, to jest też, panowie o tym wiedzą, że to jest, każdy wyjazd nie jest łatwy, każdy chce nam jakieś usztąć jako pierwsze punkty. Z dzisiejszego się cieszymy, co będzie dalej. Gramy od meczu do meczu, żeby jak najdłużej ta nasza pasa trwała. Sokół ma na swoim koncie komplet 17 zwycięstw. W tabeli wyprzedza 15 punktów wicelidera Iskrę Białogard. W następnej kolejce dojdzie do prestiżowego starcia derbowego pomiędzy tymi ekipami. Pozostałe drużyny z naszego regionu, Mechanik Bobolice w 17 serii, pokonał Saturna Mielno 2-1. Bałtyk 2 Koszalin przegrał z Orłem Wałcz 1-4 i Wiktoria Sianów przegrała z Wikowianką Wiekowo 1-3. Bałtyk Koszalin ambitnie walczy o utrzymanie w centralnej lidze juniorów. Nasz zespół zdobył cenne 3 punkty. Pewnie pokonał na wyjeździe Akademii Wrocław 3-0. Nasz zespół znajduje się w strefie spadkowej z niewielką stratą do bezpiecznego miejsca. W 20. kolejce nasza drużyna, by myśleć o utrzymaniu, musiała wygrać z ostatnią w tabeli Akademii Wrocław. Zgodnie z oczekiwaniami nasza drużyna wygrała 3-0. Na listę strzelców wpisali się Patryk Jachemek, Bartosz Jachemek i Jakub Forczmański. Po tym zwycięstwie Bałtyk ma w dorobku 23 punkty i jest na 14. pozycji. W następnej kolejce zespół koszański podejmie rywala w walce o utrzymanie, Falubas Zielona Góra. Podczas Dnia Osadnika odbywa się w Zwinisławiu drużynowy turniej strzelecki o Puchar Zastępcy Burmistrza Karlina. W zawodach wystartowało 16 ekip. Zawody od lat cieszą się sporą popularnością. W 20. jubileuszowej edycji swoje umiejętności strzeleckie sprawdziło ponad 60 osób. Zawody są organizowane z okazji Dnia Osadnika, który obchodzimy corocznie w Karlinie. Jest to już 20. turniej wiosenny. Turniej o puchar, tym razem o puchar właśnie zastępcy burmistrza. Jesienią organizujemy zawody strzeleckie o puchar burmistrza. Natomiast w tym turnieju strzeleckim może brać udział każdy. Nie tylko mieszkańcy Karlina, ale mieszkańcy regionu. Jest to okazja, żeby się spotkać, wspólnie spędzić czas na świeżym powietrzu, no i postrzelać z KBKS-ów. Formuła zespołowa na czym polega? W drużynie musi być przynajmniej, muszą być przynajmniej 4 osoby, w tym jedna kobieta. Może być tych kobiet więcej, ale przynajmniej jeden mężczyzna powinien być w drużynie. Tak więc są stanowiska gotowe do tego, żeby oddać strzały.
i wspólnie no, tą pasją strzelecką się bawić. Ratusz Karlina będzie tutaj gościnny, czy jednak postawi wysokie warunki? My jesteśmy gościnni, na pewno damy z siebie wszystko i postaramy się, żeby te wyniki były jak najlepsze. Przyznam się nieskromnie, raz udało mi się turniej indywidualny wygrać, ale nigdy więcej nie udało mi się tego powtórzyć. Najlepsza okazała się ekipa Parsenta. Mimo niezbyt sprzyjających warunków, zwycięzcy imponowali formą. Jak ocenisz warunki do strzelania? No, zimno trochę, ale... No dobre w sumie. Deszcz nie pada, no to można celować. Patrząc na twój sposób strzelania, nie korygowałeś przez to, nie sprawdzałeś swoich wyników. To znaczy, że jesteś pewny? No, raczej. No, zaufałem tym, co nastawiali przyrządy. Jeżeli chodzi o strzelanie długo strzelasz, przygotowywałeś się jakoś tak specjalnie do tych zawodów, czy po prostu preferujesz takie strzelanie z KWK? 4 lata już sobie strzelam z ASG, z różnych broni. Interesuję się militariami, a tak strzelam na strzelnicy w zawodach to pierwszy raz. Drugie miejsce zajęła ekipa Mazi Trans, a trzecie Ratusz Team. Indywidualny tytuł najlepszego strzelca zdobyła Anna Stocka. Jej wynik to 46 punktów na 50 możliwych. Dla uczestników nie zabrakło gorącego posiłku, w tym kiełbasek z nad ogniska. 12 najlepszych zespołów parafialnych dotarło do wielkiego finału diecezjalnej Ligi Ministrantów Halowej Piłce Nożnej. Zawody odbyły się w karlińskiej Homanit Arenie. Zmagania odbywały się w 3 kategoriach wiekowych: szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych. Jak półfinał, tak i finał zmagań odbył się w Karlinie. W każdej grupie grały po 4 zespoły. Trzeba przyznać, że poziom tutaj niesamowity, a przy okazji sporo emocji, jak te, patrząc na te mecze o 3 miejsce. Trening czyni mistrza. Wiem, że wiele drużyn regularnie w tygodniu trenuje, mając właśnie swoje sparingi, rozgrywając sparingi. Stąd pewnie dzięki temu również poziom się wzrasta. No, poprzez sport, wiarę? Tak jest. Sport uczy wychowywać, tak? I dużo można gdzieś tam wykształtować charakter poprzez umiejętność wygrywania, ale też godzenie się z porażkami, jak w życiu, prawda? Nie zawsze jest kolorowo, nie zawsze jest słodko, nie każdego dnia jest niedziela i dlatego no, myślę, że w sportowej rywalizacji chłopaki potrafią też raz, że mogą swoje emocje gdzieś tam wykrzesać do pełni sił, a jednocześnie no, uczyć się życia przez sport też. Trzeba przyznać, że nikt nogi nie odstawi. No nie odstawi i całe szczęście, bo to mają być prawdziwi faceci, tak? Prawdziwi faceci, którzy są w komrzach, tak? Ale właśnie na boisku mają pokazać, że są jednocześnie sportowcami. I to mi na chwilę dzisiejszą się podoba, że jest rywalizacja w duchu fair play. Nie ma złośliwości niepotrzebnych, sędzia nie musi za często reagować, więc wszystko odbywa się jak odpowiednio, jak przystało na ministrantów. Sporo drużyn w finale, ale też sporo drużyn w tych turniejach eliminacyjnych, także spore jest zainteresowanie takimi rozgrywkami. Cieszy mnie to ogromnie. Wystąpiło w tym roku 51 albo 52 drużyny parafialne z różnych parafii w rozgrywkach w 3 kategoriach. Kategorii szkół podstawowych, kategorii szkół gimnazjalnych oraz kategorii szkół ponadgimnazjalnych. Można być zadowolony z takiego. Ja dziękuję bardzo wszystkim organizatorom, bo to, że ja koordynuję tę ligę, to nie znaczy, że ja ją organizuję całościowo. To zaangażowanie wielu społeczności, różnych ośrodków miejskich, osirów poszczególnych miast, ale również i księży, którzy raz, że przywożą tych zawodników, ale też na miejscu te turnieje po prostu organizują. Jestem bardzo im za to wdzięczny. W najmłodszej kategorii triumfowali ministranci z parafii Świętej Faustyny w Słupsku. Na podium wyprzedzili zespoły z Piły i Słupska. Czwarta była miejscowa ekipa z parafii Świętego Michała Archanioła w Karlinie. Wśród gimnazjalistów triumfowali piłkarze z parafii Świętego Jana Bosko w Pile. Kolejne miejsca zajęły ekipy z Biesiekierza, Białogardu i Szczecinka. W najstarszej kategorii szkół ponadgimnazjalnych zwyciężyli ministranci z parafii pod wezwaniem W niebo wzięcia Najświętszej Marii Panny w Czarnym. W finale okazali się lepsi od zespołów z Mierzyna, Duninowa i Piły. 8 ekip rywalizowało w turnieju koszykówki gimnazjalistów o puchar przewodniczącego Zachodniopomorskiego Zrzeszenia LZS Starosty Koszańskiego i dyrektora zespołu szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Boninie. Zawody wygrała reprezentacja gospodarzy imprezy Centrum Kształcenia Rolniczego.
Impreza propagowała koszykówkę, a także szkołę rolniczą w Boninie wśród potencjalnych uczniów tej placówki. Ta impreza co roku się odbywa. Jest to też fajna promocja naszej szkoły, bo grają tutaj my jako szkoła średnia, jest jedyną szkołą średnią, która bierze udział. Natomiast pozostałe drużyny, 8 drużyn, nie 7, przepraszam, bo zaproszonych było 8, a dotarło tylko 7, są z gimnazjów okolicznych. Jeżeli chodzi o promocję tej szkoły, zdaje ona egzamin do tej pory? Znaczy, no myślę, że tak, bo szkoła średnia, tak jak wszystkie zresztą szkoły, zależy od tego, ilu będziemy mieli uczniów. I jest to jedna z wielu promocji, które prowadzimy, bo inne promocje też mamy, o których teraz nie będę mówił. Oprócz promocji, o której mówiłem, że bo gramy z gimnazjami, gimnazja się dowiadują, że jest taka szkoła i później ci uczniowie przychodzą do nas. Znaczy, to też jest też promocja sportu, promocja zabawy, bo tak naprawdę to chodzi tutaj przede wszystkim o zdrowie i sport i zabawę, a przy okazji jest tylko promocją naszej szkoły. Jeżeli chodzi o koszykówkę, tutaj uczniowie gimnazjów mogą liczyć na rozwój tej dyscypliny? Znaczy tak, bo o co chodzi? Bardzo fajnie, że pan zapytał o to, że tutaj oczywiście zajęcia się, zresztą po tym, że są tutaj drużyny, jest drużyna, jest tak, że skoro jest drużyna, więc te zajęcia się odbywają. Czyli ci, którzy grają w gimnazjum, mogą przyjść tutaj i grać. Dalej mało tego, to my już jako w Boninie tutaj mamy też klub, ludowy klub sportowy, który gra w amatorskiej lidze koszykówki. Zespoły podzielone były na dwie grupy eliminacyjne. Po całodniowej rywalizacji triumfatorami zostali koszykarze z Centrum Kształcenia Rolniczego w Boninie. Drugie miejsce wywalczyło gimnazjum nr 6 z Koszalina, a trzecie było koszańskie gimnazjum nr 7. Poza podium znalazły się ekipy gimnazjum nr 5 z Koszalina, a także szkoły z Manowa, Bobolic i Sianowa. Najlepszym zawodnikiem turnieju został Sebastian Urbański z gimnazjum nr 7 z Koszalina. Tą informacją kończymy dzisiejszą sportową arenę. Na kolejną zapraszam Państwa za tydzień w poniedziałek, początek o 17:50. Do zobaczenia.